Witajcie na kanale wideotesty.pl. Nazywam się Paweł, a dzisiaj Wam pokażę grę, która nazywa się Temple Run. Gra ukazała się na platformie Android oraz iOS. Jest to darmowa gra, więc posiadacze obu platform mogą ją ściągnąć bez problemu za darmo. No dobrze, przejdźmy do samej rozgrywki. W grze sterujemy takim bohaterem, który ucieka przed takimi stworkami i musimy wykonywać skoki oraz takie slajdy, czyli skręty w lewo, w prawo, żeby uniknąć przeszkód. Oczywiście zbieramy też monety, o których wspomnę później. Gra należy do takich tasiemców, ponieważ ona nigdy się nie kończy. Rozgrywka zawsze jest generowana losowo, czyli układ plansz jest zawsze losowy. Jest bardzo mała szansa, że akurat trafimy na taką samą lokację. I praktycznie cały czas uciekamy i zbieramy te monety. Przy pomocy gestów palcem, przesuwając po ekranie w dół, robimy taki wślizg, jak właśnie teraz to zrobiłem, a palcem do góry oczywiście skaczemy. Przesuwając w lewo, w prawo palcem, sterujemy naszym bohaterem. Oczywiście przesuwając telefonem w lewo albo w prawo, nasz bohater się przesuwa bliżej krawędzi. Niestety Wam tego nie mogę pokazać, ponieważ nagrywanie gameplayu i żeby to jakoś w kamerce wyglądało, nie umożliwia mi tego. No dobrze, teraz się skułem i mam tutaj informację, że mogę swoje wyniki podzielić się na kontach społecznościowych, takich jak Facebook albo Twitter. No ale dobrze, po co my w ogóle zbieraliśmy te punkty? Te punkty zbiera się po to, ponieważ mamy to coś takiego jak sklepik i możemy na przykład kupować specjalne power-upy. Jak na przykład mamy tutaj możliwość magnezu, który przyciąga nasze monety, jeżeli znajdujemy się blisko nich. Mamy też możliwość bycia niewidzialnym, czyli jeżeli sobie tą możliwość kupimy oraz ją znajdziemy podczas naszej rozgrywki, jesteśmy niewidzialni, czyli niewrażliwi na ataki potworów, jak i pamiętacie te elementy, na przykład, w którym musieliśmy się poślizgnąć, żeby wejść pod spodem, albo przeskoczyć dany element, no to właśnie jeżeli jesteśmy wtedy niewidzialni, to się po prostu nie skujemy. Mamy też możliwość wykupienia specjalnego power-upu, który na przykład startuje, przyspiesza nas na 250 metrów, dzięki czemu możemy na przykład pobić nasz rekord długości planszy. Oraz także monety na przykład zwiększają ilość naszych, pomnażają się po prostu. Możemy też kupić coś w rodzaju Reborna, czyli jest coś takiego jak odrodzenie. Jeżeli się skujemy, no to możemy wykorzystać ten power-up i następnie znowu się wskrzesimy na nowo. Jak widzicie, jest tych rzeczy naprawdę bardzo dużo. Możemy też oczywiście kupować nowe skórki naszych bohaterów. Są one bardzo drogie, musimy na przykład mieć 10 tysięcy punktów, jak i mniej więcej nawet tutaj jest 25 tysięcy punktów, żeby odblokować. Żeby zebrać te wszystkie monety, to zejdzie nam naprawdę bardzo dużo. Możemy też pójść na łatwiznę i wykorzystać mikropłatności do tego i kupić na przykład za 89 eurocentów 2500 coinów. Także mamy na przykład za polubienia Facebooku albo śledzenie na Twitterze od 250 punktów. No dobrze, tak można powiedzieć, że w dużym skrócie prezentuje się ta gra. Jest bardzo fajna, wciągająca. Niestety te mikropłatności psują troszeczkę rozgrywkę, ponieważ praktycznie trzeba je wykorzystywać, czyli płacić za tą grę, żeby na przykład szybciej uzyskać dane elementy, jak na przykład te skórki. Grając tą grę i zdobywając monety, naprawdę byśmy musieli dużo godzin spędzić przy tej grze, żeby na przykład odblokować daną skórkę. No ale jest ona za darmo, a twórcy muszą jakoś zarabiać. Tak więc na drugą sprawę jest to dość dobry bilans, ponieważ otrzymujemy grę za darmo, a jeżeli chcemy, to możemy za nią zapłacić, zainwestować. No dobrze, no to dziękuję Wam i trzymajcie się. Cześć.